Arbitraż w okresie międzywojennym rozwijał się bardzo dynamicznie. Następne dekady, wiadomo, brak relacji prywatno-handlowych, brak arbitrażu. Po 1989 roku znowu spotykamy się z sądownictwem polubownym. Ale po analizie ostatnich trzech dekad okazuje się, że jednak ten arbitraż nie jest tak bardzo wykorzystywany, jak wydawałoby się, że powinien być w relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Ja mogłabym powiedzieć co najmniej o pięciu przyczynach, dla których warto zainteresować się arbitrażem w rozstrzyganiu swoich sporów. Po pierwsze myślę o profesjonalizmie arbitrażu, po drugie myślę o czasie, w jakim rozstrzygane są spory. Po trzecie myślę o takiej cesze, którą bym nazwała polubowność albo konstruktywny spór. Po czwarte wreszcie wpływ stron, jaki mają na procedurę, w jakiej spór jest rozstrzygany. I po piąte, najbardziej chyba oczywiste, poufność. Dlaczego profesjonalizm? Profesjonalizm przede wszystkim dlatego, że strony same powołują swoich arbitrów, sędziego w swojej sprawie. Mogą powołać osoby, które mają duże doświadczenie w konkretnej kategorii sporów. Na przykład, jeżeli mamy spór budowlany, powołujemy eksperta z dziedziny prawa budowlanego czy kontraktów budowlanych, niekoniecznie prawnika. Jeżeli mamy spór z fuzji i przejęć, możemy wziąć prawnika, który jest doświadczony transakcyjnie i wie, o co chodzi w takim sporze. Jeżeli chodzi o czas rozstrzygania sporów, to według badań, które były prowadzone, statystyk, jakie są prowadzone przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan, wynika z nich, że przeciętny okres rozstrzygania sporów mieści się w przedziale 6 miesięcy. Od momentu, kiedy zostaje powołany zespół orzekający, do momentu, kiedy ten zespół orzekający wyda swój wyrok. 6 miesięcy, wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjny czas. Polubowność. Ja tak mówię polubowność. Chodzi mi o to, że spór jest prowadzony w takiej atmosferze sporu konstruktywnego. To nie jest tak opresyjna atmosfera, jaka panuje i musi panować na sali sądowej. Nie ma łańcuchów, nie ma togi. Jest to po prostu sala konferencyjna, w której spotyka się grono ludzi i którzy starają się ten spór rozstrzygnąć. Jeśli im się nie uda, to rozstrzygnie za to zespół orzekający, który wyda wyrok, który może być realizowany na podobnych zasadach jak wyrok sądu państwowego. Myślę, że bardzo ważne dla przedsiębiorców jest to, że mogą oni sami poprzez swoich pełnomocników czy samodzielnie wpływać na to, w jaki sposób ten spór będzie rozstrzygany, czyli na formułę, w jaki sposób strony ustalą reguły postępowania, czyli ile czasu to będzie trwało, jakie dowody będą dopuszczone, kto będzie uczestniczył, w jaki sposób będą przesłuchiwani świadkowie. To mogą same strony ustalić. Jeżeli one nie ustalą, wtedy dopiero wchodzi arbiter czy zespół cały orzekający, który za nich te reguły ustali. I wreszcie ostatni punkt, jak powiedziałam, najbardziej oczywisty, poufność. W relacjach biznesowych poufność jest moim zdaniem bardzo ważną cechą. Chcemy, żeby spór był rozstrzygany bez udziału i mediów, i po prostu publiczności. Wydaje się, że taka atmosfera poufności wpływa na to, że ten spór może być rozstrzygnięty też w innej atmosferze, mniejszego zantagonizowania stron. Dla tych wszystkich przyczyn wydaje mi się, że arbitraż jest bardzo atrakcyjnym narzędziem do rozstrzygania sporów. Jak podają pewne statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, ponad 50% respondentów w ogóle nie wie, co to jest arbitraż. I tu wydaje mi się, że można upatrywać przyczyny, dlaczego arbitraż nie rozwija się tak, jak moglibyśmy oczekiwać. Ta wiedza wydaje się, że być elementem kluczowym.